Cześć, jak zwykle Michał z portalu Władek.pl. Dzisiaj wozi nas Piotr, a jesteśmy na jednostce Zosia. Panie Piotrze, czym się wyróżnia ta jednostka tutaj u nas w porcie w Warszawie? Niczym. Jest średniokrajowa. Ta sama szybkość, ten sam silnik, ma skanie 420 koni, 8-9 węzłówka. Znaczy on... Stacja jest w porządku. No właśnie, właśnie. To trzeba powiedzieć, że bardzo zadbana jest ta jednostka. To jest jedna z tych ładniejszych jednostek u nas we Władysławowie. I mimo wszystko, no tutaj nie trzeba się pochwalić, ona jest szybka. W porównaniu z innymi jednostkami, no to jednak na to łowisko naprawdę płyniemy zdecydowanie szybciej i w miarę komfortowa jest tutaj, wprawdzie są wąskie przesmyki pomiędzy rufą a dziobem, ale za to jak już się stoi na swoim stanowisku, to jest bardzo, bardzo fajna. Jeżeli chodzi o to, czym raczycie tego waszego gościa, bo zawsze coś tam macie do jedzenia też, nie? Dwa posiłki mamy, kawa, herbata, napoje, leki mamy. Leki w standardzie? Tak, Aviomarin. No tak. A dużo osób z tego korzysta w ogóle, tak, w lekarzy? Rzadko. Przeważnie mamy, zostawiają nam te lekarstwa i stąd mamy. Daleko pływacie? Czy macie jakieś takie swoje bliżej jakieś miejscówki? Klasycznie, poruszamy się trasą i jak są punkty, stajemy, sprawdzamy, jest ryba, łowimy. Nie ma, płyniemy dalej, aż do skutku. Czy na jednostce można też wypożyczyć sprzęt? Oczywiście, dla wszystkich mam wędki, są w cenie. 160 zł płacimy, w cenie jest wędka. Dwa posiłki. Ile przeważnie rejs trwa? Około 10 do 12 godzin. Bierzemy 12 osób maksymalnie. Mamy 16 miejsc do łowienia. Czyli takie bardzo komfortowe warunki, można powiedzieć. No, aż ciekawe, co to jest. Dobra. Ty no, teraz ja mogę żonie coś pokazać, no taka rybka, zobacz. Warto było czekać, co? Warto było czekać, tak jest, proszę bardzo. Na Zosi, akurat mam córeczkę Zosię, także jest dobrze. Masz prześliczny, no. Prześliczny. Taki sam, już przed chwilą wyholowałam, a koleżanka? Jak zwykle nas strzeliła! Yeah! O, ja cię! No nieźle, nieźle! Tatuażem nawet! Tatuażem zobacz! Ile tutaj wchodzi ludzi? Bo no dzisiaj chyba nas jest około 10, nie? Tak, mamy przeważnie 12 osób, 16 miejsc dla wędkarzy. Bierzemy około 12, żeby było luz. Jednostka jest przystosowana. Była to kiedyś jednostka mieszkalna. Dani ludzie na tym mieszkali i już przystosowali do wędkarstwa. Stąd taki dobry socjal. No, mieszkali normalnie. Z tyłu jest salon, na dziobie jest sypialnia, łazienka, kuchnia, jak to kampus mówią. Wczoraj płynęliśmy na Mistralu. Mistral złowił najwięcej ryb, bo 247, ale wy za to złowiliście to największą. Tak, no trafiliśmy, akurat była ekipa taka, która zgodziła się na wrakach łowić. No i połowili na tym, tak. 6 kilo prawie. Tak.